W imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat działań Straży Miejskiej w okresie między 10 a 13 kwietnia na krakowskim Przedmieściu w okresie uroczystości rocznicowych. Krakowskie Przedmieście i Pałac Prezydencki zostało oddzielone pancernymi bramkami od osób, które przyszły tam składać hołd poległym w katastrofie smoleńskiej. Dlaczego doszło do skandalu w takiej postaci, że parlamentarzyści nie zostali wpuszczeni na teren krakowskiego przedmieścia wygrodzony bramkami? Chcemy wiedzieć, kto wpadł na pomysł, żeby to zewnętrzna firma składała wieńce i kwiaty i znicze na miejscu, gdzie stał Krzyż Pamięci. Ile ta firma dostała pieniędzy za to? Gdyż ustalenia z organizatorami były zupełnie inne. To organizatorzy mieli nosić te znicze. Wszystkie działania miasta zmierzały do tego, żeby jak najmniej zniczy znalazło się na krakowskim przedmieściu. Generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie jest miejscem do wpisywania się w happeningi polityczne organizowane przez PiS. W związku z tym apeluję do radnych wszystkich opcji o głosowanie przeciwko tym wnioskom. Dziękuję. Taka jest. To ad vocem do pana przewodniczącego Szostakowskiego. Znaczy, PiS nie organizował żadnych happeningów. To jest pierwsza rzecz, panie przewodniczący Szostakowski. Jeżeli ktokolwiek zorganizował jakiś happening, to zorganizował to miasto wraz z policją i BOR-em. Bo to był tak naprawdę happening. To były żenujące działania, panie przewodniczący. Gdyby pan tam był, pan tak samo by to ocenił. Jeżeli ktokolwiek dzieli, to dzieli to właśnie Platforma. Dzieli mieszkańców Warszawy i policję. Doszło do tego, że mieszkańcy skandowali Gestapo. Gdyby nie działania organizatorów tego zgromadzenia, mogłoby dojść do naprawdę drastycznych scen. To my żeśmy wyciszali emocje prowokowane przez właśnie te osoby, które zorganizowały to ze strony miasta. I my chcemy wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. I chcemy także wiedzieć, panie przewodniczący, czym różni się miasteczko pielęgniarek w 2007 roku przed kancelarią premiera i miasteczko solidarnych, czy namiot solidarnych przed kancelarią prezydenta. Bo w 2007 roku pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zanosiła miasteczku, które powstało na takiej samej podstawie prawnej, jak ten namiot postawiony przed kancelarią prezydenta, zanosiła herbatę i kanapki. I ja się domagam, żeby herbatę i kanapki zanieść teraz przed kancelarię prezydenta protestującym. I chcemy wiedzieć, czemu przeszkadzają Straży Miejskiej i władzom Warszawy kwiaty rozłożone na krakowskim przedmieściu w dniu wczorajszym, tulipany. Dlaczego zostały sprzątane? Proszę mi powiedzieć, jakim kluczem, na jakiej podstawie prawnej, czemu te kwiaty są sprzątane? Komu przeszkadzają kwiaty? Ja do słów chciałem się odnieść pana przewodniczącego Szostakowskiego. I wszystko to, co działo się 10 kwietnia, jeżeli pan nazywa happeningiem, to bardzo przepraszam, to pokazuje, jaki stosunek do 10 kwietnia 2010 roku ma pańska partia. I chciałem panu powiedzieć, że to nie był happening, tylko było oddanie czci wszystkim tym osobom, które zginęły 10 kwietnia. A chcę panu powiedzieć, że to byli ogromni patrioci, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą. A powtórę chcę panu powiedzieć, że to był pierwszy prezydent, jak to mówią media, który walczył o Polskę godną, suwerenną, bogatą i dostatnią. Jeżeli panu to tak bardzo uwiera i przeszkadza, to bardzo panu przepraszam, to niech pan może z Polski wyjedzie. Hańbą jest obrażanie prezydenta Rzeczpospolitej na demonstracjach organizowanych, w których uczestniczą również członkowie klubu PiSu. To jest hańbą. To jest hańbą i my nie będziemy akceptować tego typu zachowań. Kiedy próbujemy
sprawy, które są ważne dla mieszkańców Warszawy, zgłaszać tutaj na tej sali, jesteśmy nieustannie obrażani i pouczani. Ja wiem, że Państwa metodą dyskusji politycznej jest wykorzystywanie instrumentów prawnych, komisji etyki, sam byłem tego kilka razy przecież przykładem, komisji etyki, różnych innych środków nacisku, środków prawnych do prowadzenia dyskusji politycznej. I tego w demokratycznym kraju nie powinno się robić. Ja wiem, że Państwo nie macie racji, że nie macie argumentów i że przemawia przez Was strach i dlatego trzeba radnym opozycji zakneblować usta, ale apeluję, opamiętajcie się. Koledzy z PiS-u w swoich wypowiedziach podzielili Polskę na tę złą Tuska i Komorowskiego i tę dobrą Kaczyńskiego. Powiem uczciwie, że ja osobiście, jeśli muszę się opowiedzieć po jednej albo drugiej, a trzeciej tu nie uwzględniono, to zdecydowanie podpisuję się pod tą Tuska i Komorowskiego. Właśnie odbywa się sesja Rady Warszawy i Wy jako Prawo i Sprawiedliwość próbowaliście Radę Warszawy zainteresować haniebnymi działaniami służb porządkowych w Warszawie od właściwie 9 kwietnia. Mogłabym się czegoś bliżej dowiedzieć? Tak, tak. Zgłosiliśmy taki punkt pod porządek obrad. Odbyła się dosyć burzliwa dyskusja, gdzie po której nie mamy chyba wątpliwości, że Platforma nie dopuści do tego, żeby urzędnicy miejscy odpowiedzieli na nasze pytania. My sprzeciwiamy się temu, ktokolwiek by protestował, w jakiej sprawie, no ma pewne prawa i ma pewne prawa obywatelskie, które gwarantuje Konstytucja. Uważamy, że wszyscy protestujący powinni być traktowani tak samo i chcemy wiedzieć, jaka była podstawa prawna działań policji na krakowskim, działań Straży Miejskiej na krakowskim przedmieściu. No bulwersujące rzeczy dochodzą nas z mediów, że usuwano tulipany położone dla Marii Kaczyńskiej, że pobito dziennikarza, że pobito członka demonstracji. No i oczywiście nawiązujemy w tej argumentacji do roku 2007, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz do miasteczka namiotowego przed kancelarią premiera Kaczyńskiego przynosiła herbatę i kanapki, a teraz wysyła strażników miejskich do miasteczka namiotowego przed kancelarią prezydenta Komorowskiego, żeby ich tam szturchać, bić i likwidować znaki pamięci. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 14, przeciw 32, wstrzymało się 0.